A możesz moją Baby Jodę pogłaskać? Zobacz. Nie, chyba się nie, on zamknięty w sobie jest, chłopak. Ej, no Joda, wiesz co, ty to jesteś. Nie, nie, to jest pan Ciacho, on się nazywa pan A, Ciacho. Pan Ciacho, panie Ciacho, co pan ma dla nas ciekawego? Tak, atakuj go, atakuj, atakuj Parela, dobrze, walgo, walgo, walka. Pokémon aktywacja. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Sezon 5 rozdziału 2 strasznie różni się od poprzedniego. Do gry zostały dodane nowe przedmioty, bronie, bossy oraz postacie NPC, u których możemy wykonywać zadania i dzięki temu zdobywamy złoto. W dzisiejszym odcinku zbierzemy i przetestujemy wszystkie mityczne bronie, dodatkowo wam pokażę wszystkie lokalizacje NPC-tów. Są to takie podstawowe informacje, które warto znać w nowym sezonie i które z pewnością ułatwią wam grę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to nie zapomnij strzelić subika dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kontentem z gry Fortnite. I pamiętajcie, że każda łapeczka w górę to jeden pyszny, wysmażony gofer dla głodnego Baby Jody. No chyba nie pozwolicie mu głodować. Strzelajcie łapeczki. Skoro Baby Yoda jest już syty, no to teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu. Te 4 osoby wygrywają karnet bojowy, odezwijcie się do mnie na maila i w dzisiejszym odcinku też wam rozdam 4 razy karnet bojowy na nowy sezon. Zasady konkursu pewnie znacie, w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Fortnite, napiszcie też, czym nakarmilibyście Baby Yodę, piszcie kodzik Farel do sklepu, ponieważ konkursy są tylko i wyłącznie dla moich wspierających, których bardzo kocham i doceniam, co robicie, a teraz przejdźmy do drugiej części odcinka. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko. Siemano, witam. I dzisiaj pokażemy wam, gdzie znajdują się wszyscy bossowie, jak z nimi walczyć, jak ich najłatwiejszy sposób pokonać i co z nich wypadnie. To wam pokażemy w dzisiejszym odcinku. Pierwszy bosik jest tutaj, Szaku, tak? Tak, tutaj przy tym statku. Dobra. Znaczy, ja już, być, ja już ląduję na swoich przecudownych skrzydełkach. Jest, idzie, chodzi, jest, chodzi, jo, no. Widzę, no. I żeby go uwalić w najłatwiejszy sposób, musimy mieć jakąś skrzynkę, a pierwsza skrzynka, gdzie się respi? W pobliżu, to przeatakować, albo to przeatakować, o ile się nie mylę. O, już do ciebie strzela z daleka, tak? Widziałem, widziałem, widziałem. Tak, tu jest pierwsza skrzynka, więc najlepiej sobie tutaj polecieć i od razu go uwalić. Polecam jakieś matce sobie zebrać, żeby przypadkiem nie dostać od niego gonga, bo ta snajperka, powiem tak, z tej snajperki bardzo mocno ciągnie. Za 100? No, coś takiego. Ale że on ma taki daleki zasięg? 5-8. Dobra, dobra. Dobra, dostaję znowu ładnie. Leży. Leży! Okej, okay. To jest nie chyba jest jedyny się boss, z którego wypadają itemki, co nie? Mamy taki jetpack. O, nice. W którym się kończy amo. A, to jest karabin. To się nazywa karabin snajperski Amban, jak to się nazywa? Czekaj, jest to karabin Amban, no. Amban, Amban, no, taka nazwa dziwna troszeczkę, no ale to jest, nie strzelaj nawet do mnie, stary. Nawet do mnie nie strzelaj. Z noctowizją, chłopie, tak. Weź se zobacz. Zobacz, jak ja wyglądam, przez to. Ale ty piękny jesteś. O kurde, zapadłem, zapadłem krecik, się pod ziemię. Krecik. Tak, zamieniłem się w krecika. Okej, okay, no to teraz co, lecimy na przykład jakiegoś NPC i pokażemy wam, gdzie możecie sobie wykonywać misję, gdzie bierzecie sobie zadanko i na przykład jest zlikwiduj chłopa, po czym ten chłop wam się poświetla na mapie, no i musicie go uwalić, wtedy dostajecie golda. Statek kosmiczny znajduje się w tym miejscu, żebyście wiedzieli dokładnie na mapie, gdzie to jest, proszę bardzo. Mamy kolejnego bossa, nie, to jest NPC, przepraszam, mamy NPC-ta, u którego możemy też sobie wykonywać zadanka. Koloseum wiadomo, gdzie się znajduje, tutaj. Rozmawiamy i mamy na przykład zadanie, osiągnij po 100 punktów zdrowia i osłon naraz. Okej, okay. Później mamy przetrwaj fazy burzy i zlikwiduj wrogiego gracza. Zadanie przyjęto i musimy wykonać po prostu zadanko, dzięki czemu otrzymamy golda. I jest trzecia opcja, w której możemy oczywiście zabić tego bossa, tylko wtedy trzeba być bardzo ostrożnym. Ale on ma dużo życia! Dobra, dostał, dostał, sparaliżowałem go. Tą lancą, tak? Dobra. To teraz, Szaku, tak, zamieniamy się. Ja ci oddaję jetpack. Z chęcią. A możesz moją Baby Jodę pogłaskać? Zobacz. Nie, chyba się nie, on zamknięty w sobie jest, chłopak. Ej, no Joda, wiesz co, ty to jesteś. Pokaż się, jak wyglądasz przez tą snajperkę. Koks totalny, stary. Ta broń jest mega dziwna, bo nie dość, że strzela, to jeszcze ma taką fajną szarżę. No, na blisko uderzasz takiego paralizatora. Ile uderza? 110. O, ONS 55, czyli na blisko walimy po 110. Coś pięknego. Kolejny NPC znajduje się troszeczkę od Koloseum. Bardzo blisko, w takim fajnym domku z dzikiego zachodu. Witamy szeryfa. Tak, piekielnego. Piekielnego szeryfa, możemy z nim porozmawiać. Na przykład możemy od niego dostać pistolet za golda. Ale ja golda nie będę tracił, tylko walę mu szarżę 45. Po raz kolejny wciskam go w ścianę, stary.
Snajpa! Czekaj, nie, poczekaj, zabuduj. Ja przeładuję i go chcę ze snajpereczki porobić. Gdzie on jest? Możesz wyjść dalej. On jest za nami jest! Za nami jest pan szeryf piekielny? Co za to? Dostał! Tak to wygląda. Ciekawa broń, ale nie jest wcale łatwo nią grać. Naprawdę. Jest mega trudna. Kolejny NPC, u którego możemy wziąć zadanie, znajduje się w tym oto miejscu. Bardzo blisko punkta 0. Dobra, wyskakujemy. I to jest pan naleśnik, o ile się nie mylę, co nie? Nie, to jest pan Ciacho, on się nazywa pan Ciacho. A, pan Ciacho, panie Ciacho, co pan ma dla nas ciekawego? Nagrodę zlikwiduj wrogiego gracza, zbierz różne rodzaje broni. O, na przykład coś takiego byśmy sobie wzięli, zbierz różne rodzaje broni. Nie rób tak, można było go wynająć, chyba najlepsza opcja. Dobra, uciekamy, weź mnie! Strolowałeś mnie, musisz go pokonać. Giniesz, panie Ciacho. Dobra, pan Ciacho, przepraszam, pan naleśnik dostał z naleśnika. Jesteśmy, moi drodzy, na zakątku łowcy, w tym miejscu na mapie. I tutaj są NPC-ty, które bronią chłopa! To prawda. Ja mogę latać i strzelać, ale pokczam. Nie. Dobra, leży. Dobra, nice. Trzeba na nich uważać, bo oni mają ponad, myślę, 300 HP. Gdzieś tak będzie, co nie? Tak, powiedz mi, czego oni strzegą? Takich baldachimów, nie wiem co to jest. Nie, właśnie takie coś zlatuje z nieba i oni z tego wychodzą. A. Jest spuszczane, nie wiem skąd, jakiegoś statku może, z kosmosu, nie mam. No dobra. I tutaj mamy też kolejnego NPC-ta, nie? Tak, tutaj u mnie. I tu jest taka pani z karnetu bojowego. Czyli ten drugi styl to jest chyba jej, nie? Tak. I u niej też możemy coś zrobić, na przykład odkryj w pobliżu skrzynię skarbów. Jak ja to biorę, stary? I szukam skrzynię skarbów. Zwykły skarb mam ogarnąć sobie? Szukamy. Ale że tu jest gdzieś skrzynka, a ja tutaj, nie wiem gdzie. Na dole. Patrz, tu jest, pod nami. Wszystkie skrzynki nam pokazała. Dookoła. Aha, faktycznie, ej, dobre to jest zadanie. Aj. Że mamy tak jakby rentgen na skrzynki. Chciałem się poprawić, moi drodzy. Poprzedni NPC nie dawał nam skrzynek za darmo, tylko my musieliśmy mu za nie zapłacić, żeby on nam je wskazał. Teraz idziemy na kolejnego bossa, który znajduje się na fabryce. I on jest niebezpieczny, uważajcie na niego, bo on ma złotą broń i ma, wiesz co jeszcze, szaku, nie? Rakietnicę, weź go ode mnie, zabieraj to. I ma rakietnicę. Dawaj mu nejdy. Po schodach wszedł. 30, 40. Ile ty masz życia? No, wypada z niego taki właśnie karabinek legendarny i RPG. Kolejny NPC, moi kochani, znajduje się w chatce. Puchatka, na przyjemnym parku. To jest chata pana Pieseła, tak? Gdzie jest pan Pieseł? Nie, on na dworzu, na chłopie. O, bo w budzie siedział. Siema, Pieseł. Tak. Zobaczcie, na przykład z takim Piesełem możemy zadzwonić do drzwi, aż zepsuje jest dzwonek. Super wyzwanie. Wystaw głowę poza okno pojazdu. Spoko, sobie zadzwonię do drzwi. Biorę te zadanko. Co możesz jeszcze wziąć? 70 goldasz. Ja mogę zlikwidować drugiego gracza, ale chciałbym nadmienić, że co gierkę bossowie czy te NPC-ty zmieniają tutaj zadania. Każdego losowo się zdania ustawiają. I takiego na przykład Pieseła możemy sobie wynająć, który będzie chodził za nami i wyjaśniał oponentów. No, tak to wygląda. Ale w tej gierce nie możemy, więc... Pamiętajcie, że... O nie, dobra, przygiąłem. Czemu go bijesz? Czemu go bijesz? Uciekaj! Patrzam go! Jakby niczego nie mamy! Nie no, szaku czub, widzowie. Standardowo. Zadywa musi być. Kolejny NPC jest na piszczącej puszczy, ale uważajcie, jak teraz latacie na piszczącą puszczę. Kiedyś to była taka miejscówka bardzo przyjazna. Nikt tu nie latał, bo tutaj się nic nie działo. A teraz tu jest pełno botów, którzy tak spamują, że nie idzie patrzeć. To prawda. Dobra, ile leży? Dobra, łatwo. Tak, łatwiutko. Gold, jakiś wypadł, wariacie. Muzyka, gra zwariowana. Tego nie przeżyli. No dokładnie. Też mi się tak wydaje. Okej. I ten NPC, moi drodzy, jest tutaj w kempingu. Jest, dzień dobry. I to przypadkiem nie jest postać z ratowania świata, szaku? No jest, z ratowania świata budowniczy. Tak, to jest budowniczy z ratowania świata i co on tutaj... Rozwalmy mu ten kemping. Kyle, on się nawet tak nazywa jak z ratowania świata, byczku. Siema, Kyle. I u niego też możemy wziąć różne rzeczy, na przykład kup 100 razy drewno za ile? Za 100, no dobra, przegięte trochę. Trochę przegięte, tak. Zbierz materiały. Budowlane i nagroda, zbierz drewno. O, na przykład bierzesz sobie i zbierasz sobie drewienko. Ile tego potrzebujemy? 200. To jest S przecież.
Dobra, ty zbieraj drewno, ja zobaczę czym atakuje. Nie zabijaj go jeszcze. Nie dobra, zabijaj go jeszcze, bo nie ukończę zadania. I uwaga, chyba będzie już 200. Tak, mamy takie... taki kwestik. Okej. No i już dobra, wykonane, dostaliśmy sztabki złota. Ej, no nie tak, kołocha ma pa jaki byczek. Niech atakuje szaka. Atakuj go, atakuj, atakuj Parela, dobrze, walgo, walgo, walka. Pokémon aktywacja. Ale że on ma tyle HP? A, on wali ze zwykłego kałacha. A więc moi drodzy, tak wyglądały wszystkie nowe mityczne przedmioty oraz lokalizacje wszystkich nowych bossów. Szaku, dziękuję ci za wspólny odcinek. Mam nadzieję, widzowie, że wam się podobało. Wbijajcie na kanał Szaka, link do niego znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i trzymajcie się, nara!